Chciałbym jeszcze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Nie sądzę, żeby Nowa Sól usłyszała, że tutaj się odbywa orszak trzech króli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! No, troszkę lepiej. Kochani, żeby was troszeczkę rozśpiewać, to teraz oddaję mikrofon i pośpiewamy trochę kolęd na żywo. Teraz. Dobra, to najpierw zaśpiewamy, pójdźmy wszyscy do stajenki. Znają wszyscy? Super. Panią Bogiem.
podobało, bo coś tak słabo klaskaliście. O! To może nam jeszcze zaśpiewają i zagrają. Kochani, jeszcze raz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. O proszę, jak się rozśpiewaliście, od razu lepiej. Ja się tak będę obracał, żeby mnie wszyscy widzieli, dobrze? Kochani, bardzo serdecznie was witam w imieniu organizatorów, w imieniu tej parafii świętego Antoniego, ojców kapucynów, na trzecim już nowosolskim orszaku Trzech Króli. Witam wszystkich, którzy tutaj przybyli. Nowosolan, tych, którzy są z naszej parafii, którzy są z sąsiednich parafii. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych. Na początku witam bardzo serdecznie wszystkich kapłanów, którzy tutaj są. Jeśli są, to trochę odwagi proszę pomachać do nas, żebyśmy widzieli, że jesteście. Kapłanów tutaj. Dobrze. Szybko święcą, bo tu widzę kolega, ile masz lat? 10. No dobrze, no to już nie wiem, kto tu jest od powołaniówki. Mamy pierwszego chętnego. Dobrze, kochani, witam bardzo serdecznie jeszcze raz kapłanów, siostry zakonne, osoby konsekrowane. Witam również naszych włodarzy miasta, przedstawicieli naszych tutaj władz miasta, radnych, wiem, że są między nami tutaj, powiatu również i miasta. Bardzo serdecznie państwa witamy. Kochani, mamy dla państwa przygotowane tylko... Gdzie są harcerze? Harcerze z okrzykami? Gdzie są harcerze z okrzykami? Nie ma, nie ma. A, tu są! Chodźcie, harcerze, tutaj, tutaj z przodu sobie stańcie. Chodźcie tutaj, chodźcie. Z tymi okrzykami chodźcie, nawet na scenę będziecie bardziej widoczni. Chodźcie. No skapujcie, chodźcie na scenę, chodźcie. Kochani, mamy pewne trzy okrzyki, które będziemy wydawać siebie podczas marszu. Także nie będziemy szli tylko i sobie rozmawiali, co tam w trawie piszczy i w polityce, ale będziemy również wydawać głośne dźwięki. Więc tak, bardzo bym prosił podnieść do góry. I kochani, pierwsze, ja pierwszy krzyczę, a wy państwo powtarzacie za mną. Jeszcze wyżej dziewczyny, jak możecie, jeszcze wyżej. Idziemy do Boga, dla wszystkich droga, odpowiadamy. To jeszcze raz. Idziemy do Boga, świetnie, to już mamy przećwiczone. Bardzo proszę drugi transparent. Szybciutko. Bo o 14 ma być śnieżyca. Dobrze. Co my tu dalej mamy? Bóg jest dla wszystkich, dalekich i bliskich. To jeszcze raz. Bóg jest dla wszystkich, dalekich i bliskich. Bardzo dobrze. Proszę, następnie. I nasze trzecie hasło. Bóg ciągle czeka na człowieka. O, tutaj świetny górek, to ja podejdę. To jeszcze raz. Bóg ciągle czeka na człowieka. Świetnie, bardzo dziękuję. Dobrze, możemy na razie zejść. Kochani, zanim jeszcze uformujemy nasz orszak i ruszymy w stronę Betlejem, tutaj będą działy się pewne niesamowite rzeczy. Na pewno zobaczymy anioła, zobaczymy Józefa i Maryję i zobaczymy najważniejsze osoby teoretycznie, Trzech Króli. No, święto, to uroczystość nazywa się uroczystością Trzech Króli, ale jest to przede wszystkim objawienie pańskie. Także będziemy wszyscy razem z nimi podążać do Betlejem. Bardzo bym prosił, żebyście zachowali szczególną ostrożność, jeśli chodzi o konie. Prosimy przypilnować dzieci, żeby tam nie biegały między tymi końmi. Tak z rozsądkiem, bardzo proszę, o zachowanie ostrożności. Dobrze. Kochani, bardzo bym prosił zrobić miejsce, bo widzę, że z daleka podąża do nas Józef z Maryją. Oni są zmęczeni, słuchajcie, kawał drogi. Ja może będę państwu opisywał, bo nie wszyscy widzą. Idą. Halo, Józefie, Maryjo, tutaj. Józefie, Maryjo, na scenie, tutaj. Chodźcie do nas.
muszę zerknąć na siebie. Tam z wysoka spogląda anioł. Każdy niech słyszy o Bożym cudzie. Rolnik znad pługa, matka znad kołyski, pisarz znad pióra, znad ksiąg, fabryk ludzie. Wszyscy usłyszcie, Bóg jest dla wszystkich. W drogę, Józefie, Betlejem czeka. Bóg do każdego chce przyjść człowieka. Bardzo proszę teraz zrobić miejsce. Józef z Maryją podążają do Betlejem. Prosiłbym zrobić miejsce dla Józefa i Maryi. Już czeka jeszcze daleka droga. Wejdź na górę. Kochani, a tam z daleka, jak popatrzycie na mnie, z tamtej strony widzę podążający orszak trzech króli. Ale cóż, to nie widzę tylko, nie tylko królowie, ale i ich straż przyboczna, ich rycerze. Halo, halo, królowie, chodźcie do nas, chodźcie do nas. Proszę zrobić miejsce, żeby królowie mogli przejść. Liczna służba ołtarza, chorągiew rycerska, królowie w otoczeniu rycerzy, flagi za nimi trzech króli, aktorzy, włodarze miasta i zaproszeni goście i następnie ruszamy my wszyscy, którzy tutaj jesteśmy zebrani na placu. Po drodze, myślę, czekają nas jeszcze niezłe rzeczy do zobaczenia. Zapraszam
I zapraszam również, żebyście się włączyli w śpiew, żeby to nie był tylko przemarsz, ale żeby to był rzeczywiście czas. Rozpocznijmy więc od oczekiwania, od zwiastowania, od wołania i od odpowiedzi. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Tak, można się przywitać z królowie, a niech będzie wydają w dłonie. Ale spokojnie, to się nie poznaje tą scenę. Co to jest? Bardzo dobrze. Tutaj dzieci mi podpowiadają, że jak Adam i Ewa zjedli zakazane owoc. A pamiętasz, jaki to był owoc? Jabłko. Dobrze.
Kochani, zapraszam was w takim razie do rajskiego ogrodu, gdzie nasi pierwsi rodzice, no niestety, upadną i zgrzeszą. Ja nie tylko Ewę kuszę, oddaj duszę, oddaj duszę. Po co masz się słuchać Boga? Jesteś piękna, jesteś młoda. Słodycz widać jak na dłoni. Proszę, podejść do jabłoni. Rozkosz jabłkiem się radować. Pan też może popróbować. Proszę, proszę, po jabłuszka. Przez żołądek do serduszka. Kusić. Pycha cię jak wąż udusi. Ewa sprytna, Ewa umie. Pani też, tak, pani w tłumie. Kuś go, kuś go. Sama, sama. Na co ci ta zdolność dana? Gdzie idziecie? Ludzie, stójcie. Jabłka proszę zakosztujcie. Nie ma co iść w tamtą stronę. Tu jabłuszko jest czerwone. Skosztuj jabłka, będę szczery. To jest droga do kariery. Słuchać chcesz zakazów Boga? Nie jest to wolności droga. Do nas, do nas. Kto nie skory, do posługu i pokory. Słoneczko ładnie świeci. Ciężko widać, nie? Dobrze, kochani, czy ktoś rozpoznaje, co to może być za scena? Rozpoznajecie? A ty już odpowiadałeś, to kogoś innego zapytamy. Rozpoznaje ktoś? Rozpoznaje? Zamek? Zamek, dobrze, nawet pałac. I co w tym zamku pałacu? Ktoś coś może wie? Jest Herod. Który to jest Herod? Ten? Nie. Ten? Nie. Ten? Tak, to jest Herod, dokładnie. Kochani,
Dokładnie. Zapraszamy was teraz do Pałacu Heroda, abyście doświadczyli tej panującej tam atmosfery, ale również zobaczyli, co grzech czyni w sercu człowieka. Szlak mnie trafia, aż zazdrości, gdzież to lesie tyle gości? Do Betlejem? Gdzieś do szopy? Tu jest trunku puchar złoty. Pan chce także iść do nieba? Panu szansy nikt już nie da. Ale wściekłość we mnie wzbiera. Miałem siebie za lidera. Dla leniwych kanapisko. Dla zgniewanych więcej złości. Po co szukać tam miłości? Jestem królem, jestem władzą. Niechaj hołdy mi oddadzą. Wszystkich do nas zapraszamy. Tu zabawa, muza, tany. Tu narobić się nie trzeba. Tu frykasy zamiast chleba. O, dla pana też kanapa. Najprawdziwsza, nie atrapa. Odpoczywasz, leżysz sobie. Zero myśli, wino w głowie. Pan, ten w czepce. Tak, z pomponem. Proszę tu na naszą stronę. Panie w futrze. Tak, w tym sztucznym. Proszę włączyć się do uczty. Pan w koronie. Tak, w koronie. Miejsce jeszcze jest przy tronie. Pan się śmieje? Pan nie śpiewa? Tak, leniuchów nam potrzeba. Herod prosi wszystkie panie. Będzie taniec. Będzie taniec. Komu iść się dalej nie chce? Temu panu? Tamtej dziewce? Po co gdzieś tam maszerować? U nas uczta już gotowa. Lubisz pracę? Nie uwierzę. Tu jest miło, powiem szczerze. Miejsce tu na kokieterię. Szaty strojne, biżuterię. Tu się można złościć, gniewać. A tam trzeba pięknie śpiewać. Więc prosimy wszystkie panie. Każda wisior tu dostanie. Nie wiesz, po co w życiu władza? Zabij to, co ci przeszkadza. Pan wygląda na leniucha. Dobry dla nas. Niech pan słucha. Proszę do mnie! Na pałace! Hojnie płacę, hojnie płacę. U nas przepych, u nas złoto. U nas nawet pachnie błoto. Pan, co ledwo idzie, sapie, proszę spocząć na kanapie. Będzie mi pana pięknie kusić. Sny powstawać nikt nie musi. Zapraszamy do Heroda. Pan zabawa, tam ochłoda. Gdzież idziecie, ludzie, ludzie? Chcecie tam utonąć w nudzie? Panie, do nas. Do nas damy, jedwab miękki wam rozdamy. U nas pracy nie ma wcale, tylko bale, tylko bale. Kochani, my nie zatrzymujemy się w Pałacu Heroda, gdzie jest złość, gdzie jest gniew, gdzie jest zazdrość. Tylko idziemy dalej. Idźmy do Boga na wszystkich drogach. Jeszcze raz. Idźmy do Boga na wszystkich drogach. Bóg jest dla wszystkich.
dalekiej i bliskiej. Bóg ciągle czeka, czeka na człowieka. Wielkie brawa do artystów. Prosiłbym poczekać, aż artyści najpierw przejdą i zaraz ruszamy dalej.